Witajcie panowie, przed nami kolejna sobota i kolejna medytacja pogłębiająca, a medytacja pogłębiająca to jest, robiliśmy ją tydzień temu, ale gdyby komuś umknęła idea, chodzi o wybranie najlepszej medytacji, która była i zejście w głąb, a właściwie polega to na tym, że wracamy do tej medytacji, staram się wejść w to przeżycie, które było dla mnie najbardziej intensywne. Przeżycie mówiące o mojej wolności, o mojej sile, a może o jakimś moim nieuporządkowaniu. Zrozumienie tego. Chodzi o to, żeby postarać się jeszcze raz wejść w to doświadczenie emocjonalnie. Ono nie musi wyglądać tak samo, ale ważne, żeby od tego momentu wystartować. I dalej pozwolić sobie, żeby tok myśli mnie prowadził. To, co zrobiliście na tej medytacji, skoro myślicie o niej, o tej jednej, to znaczy, że tam było tak zwane poruszenie duchowe. Coś takiego, co was po prostu zwyczajnie dotknęło i jest tam coś żywego, jakiś element, który jest warty uwagi. I teraz, żeby z niego jak najwięcej wydobyć, jak najwięcej wyciągnąć tego, co jest dla nas interesujące, to wchodzimy w głąb. Jak uda wam się w czasie medytacji złapać, nawiązać kontakt z tym, co medytujecie, to wtedy warto pozwolić, żeby ta medytacja trochę sama popłynęła, żeby skojarzenia przyszły jakieś, myśli, może tak tą sytuację należy rozwiązać, a może w jakiś inny sposób, taki luźno o nich one sobie płyną. Wyobrażajcie sobie coś, to co akurat wam przychodzi do głowy. To nie jest moment na robienie refleksji, na spisywanie tego, na zastanawianie się, a w dobrą stronę, w złą. Zróbcie taki eksperyment, żeby po prostu za tym, co było dla was już raz ważne, puścić. Refleksja będzie później, po medytacji, a w trakcie sobie tak zupełnie pozwólcie. Dla tych osób, którzy z was nigdy nie medytowali, nie byli na ćwiczeniach duchowych, to może być taki pierwszy raz, kiedy tak sobie na dłuższą chwilę pozwolisz, żeby to wnętrze płynęło w tą stronę, w którą samo płynie. Refleksja, czy w dobrą stronę mnie to zaprowadziło, czy nie, to jest dobry czas na pomedytacji i wtedy zapraszam, żebyście w komentarzu napisali, jak to wam się udało. Jeśli dla kogoś z was to będzie dobre doświadczenie, to warto to zapamiętać. Jeśli ktoś się pogubi, niech napisze. Ja wtedy będę starał się zrobić jakieś dodatkowe materiały, czy w dalszych medytacjach pogłębiających o tym trochę opowiedzieć. Dzięki, dzisiaj krótko. Zapraszam na medytację, będzie tam niewiele słów, ale to jest w duchowości ignacjańskiej, w tej duchowości, o którą się opieramy, to jest jedno z takich kluczowych narzędzi, więc warto je dobrze opanować, bo później na tym narzędziu bardzo dużo pozytywu można zbudować. Dzięki panowie jeszcze raz, do zobaczenia.